tabeletka, to mogę powiedzieć, za start tego Głębnika, takie wyniki. Ja zawsze to powtarzam, na hodowcy tu do mnie przyjeżdżają. Głębników jest bardzo dużo, ale z tym jednym Głębnikiem mi wystarczyło lecieć i z tymi kilkoma samicami, co tu się zawsze znajdują, i bym praktycznie leciał na tym samym poziomie. Tu samiczki mamy tak wyrównane. Esta luna llena. Zdobyła 11 tysięcy punktów, ale to naprawdę połowy punktowych. Też zresztą w tamtym roku kategoria pomagała w tym roku. Witamy serdecznie wszystkich hodowców, a tak naprawdę miłośników sportu gębiarskiego w Polsce. Dla nas jest wielkim zaszczytem codziennie gościć w różnych hodowlach. Dzisiaj byliśmy jeszcze u Jurka Koźlika, wczoraj u Ryszarda Pawłowskiego, Damiana Lisowskiego. Dziś jest godzina już 14:15, przed koszowaniem gołębi młodych jesteśmy u właśnie Mateusza Ciomer, czyli oddział 0264 Prudnik. Mateusz, w Polsce zabłysnąłeś bardzo mocno za sprawą lotu 700 km, czyli seria odbita w 7 minut. Mamy tutaj hodowcy właśnie nawet kartę, czyli tą listę konkursową. I o tym locie powiemy, ale Mateusz, jakbyś ty mógł podsumować, czy to był sezon łatwy, trudny, jak ty byś go ocenił? Sezon nie był najłatwiejszy, ale zdobyłem po raz trzeci mistrza oddziału, praktycznie tam w tych wszystkich nasze mistrzostwo typowane, mistrz oddziału, koeficjentu, co mamy to szybkościowe, mistrz oddziału, co najciekawsze jeszcze, na ostatnim locie tak dodały gazu i zdobyłem też pierwszą serię na oddział, pierwszy gołom na oddział, pierwsza seria koeficjentu typowana. No, wszystko się tam udało powygrywać, fajnie to wyszło. Widzicie, hodowcy, to Piotr, tak jak Piotrek Buga powiedział, ekstra energia daje powera. Tak, produkty Piotra super, super działają, jeszcze muszę zaznaczyć, produkty Dewerda do tego dodaję, od kolegi Pawła Sławka, tak, też super to się spisuje. No, w połączeniu Propak 1000 jeszcze, no, ale od Piotra Bugały produkty, no to petarda jest, no Mateusz, zresztą widać po wynikach, nie trzeba więcej dokładnie reklamować. Opowiedz o takiej rzeczy, sezon mówisz, że udany sezon, no bo jeżeli zdobywasz trzeci rok z rzędu tytuł mistrzowski na oddział, no to każdy hodowca się cieszy. Potem przychodzi lot 700 km, który my nagrywamy, okazuje się, że w 7 sekund odbijasz... 7 minut. Przepraszam, 7 minut. W 7 minut odbijasz serię z 700, zamykasz tą serię 40 gołębiem na oddział. Co ciekawostka, hodowcy, ja zajeżdżam do kilku hodowców kilka dni później, do różnych hodowców w Polsce, a każdy mi mówi, Boże, ale Ciomer odbił na tym locie. Jadę do kolejnego hodowcy gdzieś tam w części na przykład poznańskiej, zajeżdżam do hodowcy, a on mi mówi, ty, a ty serio tak u tego Ciomra te gołębie leciały? Ja mówię, tak, no w 7 minut odbił serię z 700. Więc naprawdę, Mateusz, wielkie gratulacje, ale powiedz, właśnie tu jest lista, czyli jak można, no bo wtedy akurat jak Wiktor był, to było wszystko live kamerowane, to jeszcze nie było wiadomo, jak siadały te gołębie, no ale tu 40 gołąb ja tak na oddziale. Czyli tu hodowcy tak, odbijane gołębie, seria, pierwszy gołąb, seria 21, potem 24, 30 i 40, czyli zamyka serię. Czyli 40 gołębiem, gdzie później jeszcze jest 41 i 44 też w serii, a łącznie tych gołębi w serii... Z 10 tych typowanych, 9 w konkursie, jedna taka super samiczka nie zrobiła konkursu, no 10 w konkursie z 9 typowanych, gdzie maratony praktycznie zawsze nam wychodzą, od 10 lat ostatni, no to maratonu tam jeszcze nie było słabego, zawsze te maratony tam nam fajnie wychodzą. Zresztą nie tylko maratony, no tutaj w tym roku jeszcze co mi się udało, te 4 ostatnie loty, tu mieliśmy akurat dublowany też, bo tu lecieliśmy wtedy w ten weekend 700 i jeden bliski, tam chyba była 300, no to pierwsza seria 700 i pierwsza seria na oddział z tej 300. To był 12 lot, pierwsza seria, 13 lot, pierwsza seria, 14 lot, tam była też czołowa, ale nie wiem dokładnie która, ostatni lot, znowu pierwsza seria, taką jeszcze pieczątkę dały i też. Ja do Mateusza dzwonię w ostatnią niedzielę, a Mateusz mówi, Wiktor, jakby tak sezon trwał jeszcze z 2 tygodnie, to ja nie wiem, co by te gołębie zrobiły, bo z każdym kolejnym tak lotem, im coraz, dalej, coraz tym lepsza, lepiej były. Coraz lepsza forma była, naprawdę. I lecimy metodą suchego wdowieństwa, gdzie nasze gołębie w ogóle przed sezonem nie karmią młodych. Dużo hodowców w Polsce i moich znajomych twierdzi, że samiczki później nie wytrzymują i tak dalej, a ja bym mógł ostatnie loty stypować same samiczki, praktycznie tak jest, na maratony jednego samca. Czyli suche wdowieństwo. Parujemy gdzieś około koniec lutego, znoszą tygodniowe jajka, są rozdzielane. Potem sztuczne pewnie jajka. Nie, jajka są wyrzucane. Aha. Tydzień czasu siedzą na jajkach,
i są rozdzielane. Wiadomo, jedne siedzą tydzień, jedne 5 dni, to na to tam nie zwracam uwagi. Czyli hodowcy, jakby to dla was przekazać w taki bardzo prosty sposób, parujecie gołębie ile przed pierwszym lotem konkursowym? Koniec lutego pierwszy raz. Koniec lutego. I na pierwszy lot się staramy dawać znowu od tygodniowych jajek. Aha. To drugi raz. Czyli drugi raz noszą, tak. I na pierwszy lot konkursowy idą z jajek. Tak. Po chociaż tym roku wracają. To nie wyszło, bo w tamtym roku COVID. W tym roku znowu ptasia grypa i to robię tak, wywoziłem sobie w ten weekend, co miał być lot na trening, przychodzą z treningu, jajka były pozabierane i tak są do końca. I potem już dowieństwo. Metodą na dowieństwo. Tak. Gdzie no, nie wychowują ani jednego gołębia. W tym roku mój kolega Martin Gąsior tak samo bał się, namawiałem go do tego, bo on i tak, chociaż nie leciał na sucho również, bo to 10-krotny miś oddziały też, ale w tym roku go namówiłem i powiedział, już nie chcę lotować od mutka. Mówi, jeszcze lepszego powera miały, znowu wszystko powygrywał. No u mnie ta metoda się sprawdza. Metoda fajna. My przejdziemy, hodowcy, do prezentacji tych kilku gołębi istotnych, bo też pamiętajcie, że Mateusz Ciomer to jest hodowca bardzo utalentowany i my z takimi hodowcami naprawdę chcemy siedzieć, rozmawiać i dowiadywać się o tych informacjach, jak oni to robią, żeby wam przekazać. Ale też od Mateusza będziemy mieć aukcję, czyli jest aukcja 12 gołębi, gdzie jest dziecko najlepszego lotnika oddziału, jest dziecko drugiego lotnika, lotniczki oddziału. Tak naprawdę mamy 12 gołębi. Wyrównanych. Naprawdę najlepszych gołębiach, jakie są w tej hodowli, a co ciekawostka, z każdym kolejnym gołębiem, który Mateusz mi przynosił, to ja mówię, Mateusz, czy kiedykolwiek ci się te gołębie najlepsze skończą, bo ty mi co chwilę przynosisz, 12 konkursów na 12, najlepszy lotnik oddziału, drugi najlepszy lotnik oddziału, za chwilę mi przynosisz dwa wybitne gołębie sparowane na siebie. I tej tendencji nie było spadkowej. No bo były to wybrane z całego stada, były to wybrane najlepsze mutki, tak jak co roku to robimy. Po sezonie Wiktor dostaje tu po moich najlepszych gołębiach, nie idzie tego z domu, czy tam nawet jacyś znajomi tego nie dostają, czy ten przyjeżdża Wiktor i zabiera najlepsze mutki do siebie na aukcję. No i tak to zresztą co roku u nas wygląda. Idziemy do gołębnika, pokażemy kilka gołębi, pokażemy ciekawostki, bo to jest hodowla naprawdę ciekawa i tu można by film nagrywać nawet z miesiąc, a i tak pomimo tego byłoby zbyt mało czasu, żeby to wszystko hodowcom pokazać. Ja bym to powiedział, że Mateusz jest taką osobą, która robi wszystko w bardzo prosty sposób, bo tak jak widzicie, gołębniki, gołębniki, to co Mateusz nawet do mnie powiedział, nie lecą, Wiktor, gołębniki są dla hodowcy, a gołębie potrzebują prostotę i tą prostotę właśnie widać, że nie ma nie wiadomo jakich tych pałaców, a gołębie robią zajebistą robotę. Gołąb się musi dobrze tam... Kolejny prezentowany gołąb, jest to samiczka z 17 roku, o numerze 147, jest to prezent od Wolfganga Heckel. Ta samiczkę już w tamtym roku my prezentowali, bo tam zrobiła super wynik w tamtym roku i w okręgu, w kategorii C była wysoko, w F chyba kategorii była też wysoko w okręgu. Na 12-11 miała piąta lotniczka oddziału, w tym roku również super siadała, bo zdobyła mi ta samica również na 12 wkładanych, 11 czołowych konkursów. Raz jej się nie udało z takiego lotu bardzo wiecznego i tam jej kilka minut brakło, kurczę szkoda, bo też miała szansę tam nawet do trójki wskoczyć w lotnikach w oddziale. No ale nie zdobyła, zdobyła 11 tych konkursów, ale to naprawdę czołowych i szpicowych, jak zresztą i w tamtym roku w kategoriach pomagała, w tym roku znowu super prezent od Wolfganga Heckel. Siostra z jednego gniazda o numerze 148 też czaruje tam u Hekla w oddziele, bynajmniej w tamtym roku nie pytałem, ale w tamtym roku była to wybitna, tam niesamowite as punkty miała ta samiczka, nie? Piękny gołąbek. No mamy również też po tej samiczce, teraz u Wiktora na aukcji, piękne dziecko po niej, gdzie tam jest parowana na jednego z lepszych synów, 252 na takiego 15, super parowanie, no. Zachęcam tam do przeglądania tej aukcji, bo naprawdę warto, tam są gołębie, dane z moich najlepszych gołębi, jakie mam na gołębniku. Jest to właśnie teraz aukcja, trwa na Pigeboku. Zapraszam tam. Mateusz, do ciebie pytanie. Czy byłbyś w stanie wytłumaczyć karmy, jakie stosujesz, ale przede wszystkim też w jakiej proporcji je stosujesz, tak żeby hodowcy mogli na sezon na przykład jeszcze młodych sobie, albo na sezon 2022 uszykować sobie karmy i sposób karmienia? No u mnie to wygląda tak, ja karmę, którą stosuję już od kilku fajnych lat, jest to karma z firmy Van Robeys, uważam to za super karmę, chociaż inne w dzisiejszych czasach też są wszystkie bardzo fajne i nawet te polskie karmy, czy ten, no mi fajnie to wychodzi z firmą Van Robeys i dlatego to non stop kupuję i stosuję. Główną karmą, powiem, u mnie jest to karma energetyczna z firmy Van Robeys, jest to numer 35. Tak, 35. Na te loty dalsze to powiem 70-80%. Teraz powiedzmy przychodzi 500 pod wiatr, czy 700, czy nawet 700 z wiatrem. Jest to tak, że już od poniedziałku gołębie u mnie dostają do pełna karmy. W tej 35 jest to w proporcjach gdzieś około 70%. Do tego dosypuję trochę karmy w tej 30-39 z Van Robeysa, ta
lotowa, co jest. I tak to wygląda do końca tygodnia, karmik pełny. Nawet w dniu wkładania jest tak u mnie, że się wchodzi i tam leży nawet konopia, czyli, bo tam jest duża ilość konopi, duża ilość słonecznika uskanego. W dniu wkładania nawet ta karma leży. I tak to u mnie jest, że gołąb cały tydzień, jeśli gołąb będzie karmiony non-stop do pełna, on sobie pobierze kilka ziarenek tylko i to mu wystarczy i siada, na swoją celę. I u mnie jest tak, że gołąb nigdy ma wolę non-stop puste. No bo on wie, że on to ma w karmiku sobie sfrunie, ale tą energię ma w sobie. I tak ja to stosuję na loty dalsze. Wiadomo, loty tam krótsze, jakieś wieczne, dodaję do tego karmę 418, lekkostrawną karmę dietetyczną, super dieta, to jest bodajże dieta specjal, tak się ona fachowo nazywa i numer ma chyba 26, jak się nie mylę. Tak, dieta ma 26. No, to dosypuję i zawsze sobie na sezon jeszcze kupuję z 2-3 worki ryżu pady i to sobie reguluje jeszcze tą karmą, ale na takie loty cięższe, to tak jak tu wspomniałem, to ta karma 35, to uważam to za najlepszą karmę, jaka jest na rynku i to stosuję. No, do tego jeszcze wiadomo suplementacja. Produkty, które tu mogę polecić wszystkim hodowcom szczerze, to są firmy Bugała Jet i firmy Devert, plus do tego dochodzi Rokamp. Rokampa jeden produkt stosuje, ale to stosuje to Wiktor, tu jest świadkiem, bo wie co przyjeżdża do mnie odwiedzić. No dzisiaj paleta do ciebie wyjechała. Przywozi tego masowo, no nie wiem rzeczy... czy jest w Polsce drugi taki odbiorca Propaku 1000, bo dużą ilość tego stosuje, czy to jest rozpód, czy to jest młode i czy to jest wiosna, lato, czy zima. 2-3 razy w tygodniu u mnie gołębie dostają Propak 1000. No, uważam to za super produkt, gołębie są fajnie utrzymane na tym, no a... Jakie jeszcze produkty? Belgica Deverta, super produkt Belgasol, którego tu nabywam sobie zawsze od kolegi z oddziału, Paweł Sławek. Zdarza się nieraz coś takiego w sezonie, że jakiś gołąb gdzieś tam spóźni, wróci za 2 dni. Wspaniałe, posiada tabletki Vitaboli, takie na zregenerowanie. Mamy je i powiem szczerze, że to jest ogromnie, się cieszę zainteresowaniem, bo to są w ogóle tabletki, które bardzo szybko odbudowują tak, też. Ale można śmiało to też dawać, tak jak na przykład ten z tą 700, co tu kamerowałeś, czy 500. W dniu wkładania, nawet przed koszowaniem, jedną tabletkę do dzioba i uważam, że to też właśnie wspaniale to działa. No. Produkty od Bugały stosuję troszkę inaczej, jak to Piotr tam zaleca. Ja nigdy nie daję we wtorek, ja daję zawsze po przylocie. Jak gołębie już przychodzą, to ta karma czeka w karmiku. Czyli taką mocną karmę dajesz od początku? Po przylocie oczywiście. Aha. U mnie nawet przy lotach lekkich, to jak gołębie wracają na odbudowę, dostają mocną karmę, ale chodzi mi tu o produkty teraz głównie od Piotra. Taki misiun też daje, jak on to robi we wtorek, ja to daję już po przylocie. Jak gołębie przychodzą, to dostają, mają w karmiku i do wieczora ta karma leży. A we wtorek, środę? We wtorek tego nie daję. A środę? W czwartek daję. Aha. Ale w zależności też jaki lot i tak dalej, ale w czwartek wieczorem już tak się staram, bo u mnie na pełnym karmiku to z produktami na karmę troszkę to inaczej wygląda, bo jak gołąb jednak tam ktoś łyżkuje czy coś, to porcje zjada i ten. I zawsze się staram tak, w czwartek już tam mamie do pracy dzwonić, gdzieś w granicach południa, mama karmę cofie i to jest jedyny dzień, gdzie tam ten karmik nie jest tak do końca pełny, ale jak przychodzą gołębie w czwartek po oblocie wieczorem, to dostają właśnie ten cały misiun od Piotra Bugały. No i tak to fajnie u mnie wszystko funkcjonuje na tych produktach. Okej, a Mateusz, powiedz, jeżeli chodzi o karmy, jeszcze wracając z tematu, masz jakąś swoją jeszcze taktykę? W sensie Piotrek, wiem, że dosypuje jeszcze ryżpady, dosypuje... Ryżpady to już mówiłem właśnie, to na loty takie początkowe, takie wieczne jakieś, to jest, powiem tak, te pierwsze loty u mnie to tak proporcje, wiadomo, że to też tak nie jest do końca, bo ja to sobie robię na kubki i na oko obserwuję pogodę, ale tak mniej więcej, abym mógł hodowcom to przybliżyć, to te pierwsze loty to jest tak, 25% dietetyczna to 26 Van Robeysta, 25% 418, 25% energii i 25% 39 Van Robeysta. Plus i jeszcze, do tego... wieczny, jeszcze ryżpady do tego też tam do środy czy tam do czwartku rana. Robisz bardzo podobną metodą jak wielu wybitnych hodowców z tego względu, że ta karma jest jednocześnie lekkostrawna, bo i super dieta i lekkostrawna 418 to są karmy, tak jak to ja nazywam, że przechodzą przez gołębie jak przez sito, a jednocześnie zostawiają węglowodany, czyli energię, a do tego idą konopie, czyli jest ta karma energetyczna, czyli jest kapiątka. Ja właśnie, ja konopi za dużo tam tak osobno nie dokupuję, nie dosypuję, jak niektórzy, bo karmy 35, jak ktoś miał, to widzi tam skład, tam jest bardzo duża ilość tej konopi i bardzo duża ilość słonecznika uskanego, a więc myślę, jak ktoś tą karmę stosuje, to energii jest wystarczająco dużo i to musi wystarczyć. Nie? No a co tu jeszcze wspomnę o tym moim pełnym karmiku, jak ja to sobie robię, to wcześniej tam powiedzmy w 2000
2009 roku sytuacja mnie tam zmusiła, dojechałem do Niemiec do pracy, gołębiami, tu przez ten okres zajmowała się moja mama, wszystko to prowadziła i tak dalej. I z takimi dużo gołębników mamy, jak widać, i tak dalej, i z tym dawkowaniem, no by wszystkiego tego sobie no, nie ogarła i ten. I tak wpadłem na taki pomysł, już od zimy to zacząłem, non-stop do pełna, widziałem, gołębie się nie przetłuszczały i tak dalej. No i mamie było całkiem fajnie to wszystko prowadzić przez właśnie to pełne karmienie, nie musiała, a ja zawsze tak twierdziłem, że lepiej gołąb jak jest przekarmiony niż niedożywiony, bo nieraz tak było jak początki mojej kariery, gdzieś tam próbowałem z jakimiś łyżkami i tak dalej, później gołębie no po prostu za mało miały, były narażone na jakieś choroby i tak dalej. No i w tej sytuacji mama prowadziła tą hodowlę, to na tym pełnym karmiku u nas to zdało super egzamin, bo nie musiała uważać. Wchodziła przez południe, widziała, że tam karmi gdzieś już jest cała, praktycznie nie wygląda to tak, że one tą karmę rozrzucają, bo to nie o to chodzi. One po prostu swoją dawkę muszą zjeść, ale to wygląda tak, że jak rano karmimy gołębie, że jak się przychodzi wieczorem, to tam jeszcze te resztki ryżupady czy coś po oblocie jak przychodzą muszą zjeść i później dopiero dosypujemy karmę. Mądre rozwiązanie, powiem szczerze, bo inne. No działa to u nas, wyniki są fajne, no to co tu wielce kombinować i tak to robimy. Prezentujemy hodowcy teraz najlepszego lotnika oddziału Prudnik na 12 wkładanych, 12 konkursów. Jest to najlepszy lotnik oddziału. Tam oddany na spisie w oddziale Prudnik było około ponad 8 tysięcy gołębi. Na pierwszy lot zakoszowany 6,5 tysiąca. Ten gołąb wygrał, był najlepszy w oddziale. Jest to gołąb o numerze 138 z 17 roku. Jest to po pełnej siostrze tego wybitnego mojego gołębia 144, który był też 8 w Polsce. 5 pierwszych konkursów zdobył ten gołąb na oddział. Tam już był jako młodek najlepszy lotnikiem oddziału. No i co rok siadał niesamowicie, no to ten gołąb się wywodzi po pełnej siostrze, ale jest to oryginalny gołąb przywieziony od Wolfganga Heckla z Niemiec. Ten gołąbek już też jako dwulatek zrobił 11, w tamtym roku miał niesamowitą formę i siadał też tydzień w tydzień, gdzie z jednego lotu wrócił, gdzieś to był środek sezonu i delikatnie na skrzydło nie umiał. I go przytrzymałem kilka tygodni i też tylko zrobił, ale jedno pudło ten gołąb w tamtym roku, ale zdobył 9 konkursów, bo pauzował i nie mógł większej ilości zdobyć. No ale w tym roku jak zaczął od początku to siadał tydzień w tydzień i 12 zdobył. Normalnie nie ładujemy gołębi samczyków, nie typujemy na 700 i się zastanawiałem, bo tam same samiczki zawsze typujemy na 700, no ale tu zrobiłem wyjątek, no bo mówię, ojciec nawet nie chciał dać, ojciec mówi, ładujemy go na 600, no ale jedno szczęście, że go tam dałem, bo tak by nie miał tego tytułu. No i myślę, 17 rocznik gołąb, no musi się poradzić, całe życie 500 fajnie robi, daliśmy go na 700 i on tak samo chyba drugi czy trzeci tam typowany usiadł. Kolejny prezentowany gołąb jest to samiczka z 18 roku o numerze 3986. Jest to druga lotniczka oddziału. Miałem takie w tym roku szczęście, że udało mi się tam na 8 tysięcy zgłoszonych gołębi w oddziale udało mi się zdobyć dwa najlepsze lotniki oddziału. Ta samiczka również na 12 wkładanych, 12 konkursów zdobyła. Ta samiczka już była próbowana jako roczna, bo matka tej samicy jest zakupiona od kolegi wiosny Andrzeja i Michała, gdzie te gołębie tam się mu super, tak jak kupowałem tą samiczkę, to mi zachwalał to, że to jest typowo pod daleki dystans, że tam u kolegi Marcina Bochenka tam z tych gołębi coś miało i one jako roczne już zdobywały 700. A więc ta samiczka już była próbowana jako roczna i zrobiła dwa razy konkurs z 500 ciężkiej jako roczna, gdzie wyprzedzała stare gołębie. Później była dwudniowa 700, również my ją zakoszowali i ta samiczka na drugi dzień koło południa już wróciła, ale konkursu nie zdobyła, ale to jako roczna. W tamtym roku na 11 wkładanych 10, w tym roku na 12, drugi lotnik oddziału. Z kolei ojciec tej samiczki jest to gołąb od mojego wspaniałego kolegi Wolfganga Heckel z Niemiec. Wspaniały mój rozpłodowiec, nie? Gołębniki, na których zrobiliście najlepsze wyniki. I tak. To co ty nawet powiedziałeś, że ciężko ci jest z tych gołębników odejść, bo te gołębniki i te miejsce pozwoli ci osiągnąć największe sukcesy. Tak, są to skromne może gołębniki, ale bardzo skuteczne. No są to gołębniki, ojciec stawia je początkiem lat 90. Wiadomo, dzieci były małe i tak dalej. No było takim systemem gospodarczym, można powiedzieć. Do budowywania. Ojciec coś tam, co miał trochę materiału, to sobie coś tam zrobił zimą zawsze. No, ale gołębniki bardzo funkcjonalne, powiem skromne gołębniki, ale niesamowicie funkcjonalne. Gołębie się tu super w nich czują i co tu mamy zawsze, co robiliśmy, dobudowywaliśmy. Gdzie były na młode, dobudowywaliśmy, tam zostawały gołębie
i super to zdawał egzaminu. Nigdy w życiu nie przepełnialiśmy gojemników. U nas każdy samczyk lotowy ma ze 3-4 cele, teraz nawet więcej, bo z tych gojemników już odchodzimy, tam z tyłu mamy nowe i tam są już roczne dwulatki, na przyszły rok już będą 3-letnie. No i tu mają praktycznie teraz jeden samczyk przypada ze 6-7 cel, może nawet tam nie liczę tego dokładnie, ale tak to wychodzi. Mateusz, czyli teraz tak, tutaj na lewo jakbyśmy skierowali kamerę, to tutaj mamy jakieś pierwsze boksy, bo jak ja pamiętam z lotu 700 km, to tu też siadały gołębie. Tak, tu jest kilka wdowców też, tu jest chyba 4 pary czy 5 par wdowców. I ten gołębnik i ta wojlerka, to mogę powiedzieć za skarb, z tego gołębnika takie wyniki, ja zawsze to powtarzam, jak hodowcy tu do mnie przyjeżdżają, gołębników jest bardzo dużo, ale z tym jednym gołębnikiem, by mi wystarczyło lecieć i z tymi kilkoma samicami, co tu się zawsze znajdują i bym praktycznie leciał na tym samym poziomie. Tu samiczki mamy tak wyrównane. Tu są samiczki, akurat w tym roku były od 3 lat w zwyżni, ale taką robotę robiłem. Wejdź do środka. Do typowania tylko by mi to wystarczyło. Wejdź do środka i hodowcy teraz byście to zobaczyli. Gołębik wygląda w ten sposób, czyli mamy z tyłu regały, w przypadku jak nawet gołębi młodych. Od spodu mamy róż, tylko ten róż jest taki nietypowy, bo wy go robicie sami. Tak naprawdę tylko po to, żeby chodząc po podłodze, no nie deptać po... No tu nawet nie trzeba żadnej szpachelki, praktycznie jak ten róż się ściąga, a to ile go sprzątacie? Tylko wie zamiatać, tu jest wszystko tak suche. Chyba akurat nie było sprzątane chyba od sezonu, bo teraz samiczki są u samców, to tylko pojedyncze sztuki tu sobie wchodzą. No ale tak, gołębniki u nas jest święta zasada, zawsze są sprzątane w sobotę. Ewentualnie jak coś nie zdążymy, to tam niedzielę rano, ale gołębniki są, czy to jest sezon, czy po sezonie, raz w tygodniu jest wszystko czyszczone. W sobotę. Ale nie przesadzamy z czyszczeniem. Raz w tygodniu, tylko zawsze w sobotę czyścimy gołębniki. A teraz tak, samice jak przepuszczacie? Samice wchodzą tym otworem sobie wchodzą. Czyli tam mamy otwór hodowcy, ten jeden do samców. Gołębnika. Tą klapą wchodzą do drugich samców. Okay. Co mogę tu powiedzieć? Wyniki z samicami zaczęły się u nas, no już to jest kupę lat, teraz nie wiem dokładnie, w którym to było roku, ale wcześniej mieli, u nas tak to było, że dominowały samce. Zawsze było tak, że 17-18 samców typowaliśmy, dwie samiczki. Było z tych samych praktycznie par co samce, ale nie leciały tak. Ale nie wiem, z 12-13 lat temu dostawiliśmy sobie tą wojlerkę, nie wiem czy to był przypadek, czy zasługa tej wojlerki, ale odkąd była ta wojlerka zrobiona, samiczki zaczęły tak siadać, że teraz praktycznie mogę tydzień w tydzień typować tylko 20 samic i bym wygrywał z nimi. Tylko ja tutaj od razu mówię, dlaczego dopowiem taką ważną informację. Ta wojlerka wygląda hodowcy w ten sposób, czyli jak ja tutaj uklęknę, to tam są pod spodem samiczki. I teraz najważniejsza informacja. Wy na cały dzień te samiczki wypuszczacie na wojlerę, czyli tak, samice cały dzień siedzą na zewnątrz. Kiedyś to było tak, wygonialiśmy, czy zimą, czy w sezonie, tam starałem się, chociaż bo jeszcze w tych czasach w Niemczech pracowałem, to mamie kazałem chociaż na kilka godzin wyganiać je. Teraz nie trzeba ich wyganiać, bo przyjeżdżam rano na obloty i wchodząc tu do gołębnika nie ma ani jednej samiczki, one siedzą wszystkie tu. Tak chętnie tu siedzą. Jest to od południa, słońce tu praktycznie ma cały dzień, ale wiadomo, jak któraś chce iść do cienia, idzie sobie dalej, ale bardzo chętnie przebywają w tej wojlerce te samiczki, nie? No i odkąd ta wojlerka, tak jak mówiłem, wyniki zaczęły się u nas z samicami niesamowite. Okej, okay, kolejne gołębniki. A kolejne, no to wszystko jest już gołębniki wdowców. Czyli jakbyście hodowcy zobaczyli, te wszystkie gołębniki to już są gołębniki wdowców. Jak rozumiem, Mateusz, za nami jest kolejna działka, gdzie tam masz już gołębniki takie teraz, takie, które już teraz postawiłeś dla gołębi młodych. Tak, tak. No tam są już dwuletnie gołębie były. No opowiemy, podejdź tu pod gołębniki, opowiemy, tak jak to wygląda. Tak to jest, że wybudowaliśmy ten pierwszy gołębnik, co tutaj stoi. Są tu teraz gołębie dwuletnie, ale było to tak, że były tu jako mutki i tu zostały. Trochę byś podszedł do tyłu, akurat jest wysoko cień z drzewa i nam tak pół twarzy twojej oświetla, pół twarzy nie oświetla. Tak to było, że tu były właśnie teraz jako młode były, jako roczne zostały. Od razu tytuł wicemistrza okręgu na roczne zdobyliśmy. W tym były jako młode, uważam to za super, tylko dostawiliśmy cele, wyniki niesamowite, roczne były 10, 10, 10, 9, 10, 8, takie całe mnóstwo było w tamtym roku, super się spisywały. W tamtym roku były tutaj mutki, zostały tu jako roczne, po sezonie tylko dostawiliśmy cele. Tu są wdowy, tu były wdowy wszystkie, ostatni gołębniku są gołębie młode. Dzisiaj koszujemy na ostatni lot gołębi młodych, w poniedzieli będę miał chwilę czasu, od razu wstawiam cele do gołębnika młodych cele lęgowe i tam gołębie zostają, znowu już jako stare tam będą. Na października, początek października przyjeżdża kolejny gołębnik, do którego damy na przyszły rok znowu gołębie młode. Nie jest u nas to tak, inni hodowcy mają jeden gołębnik młody i przenoszą
do ogólnika starych, u nas tego nie ma. U nas tam, gdzie gołąb jest, tam zostaje, tylko mu się wstawia cele. Nie? I tak jest to, jest tak to rozwiązanie wygląda. Jedno z bardziej mądrych, z tego względu, że ty to nie wychwyciłeś z własnej jakiejś intuicji, tylko to był też pomysł zaciągnięty od bardzo wybitnego hodowcy Pawła Mędrysy. No nie do końca, tu się tak, bo Paweł Mędrysa też zauważyłem na filmach, że też tak robi, ale myśmy już to stosowali lata temu w starych wynikach. Tak? Tylko nie zawsze było, co roku nie wychodziło nam tak, ale co dwa, co trzy lata, jeśli szło tak zrobić, że gołębik się opróżniał, to myśmy tak już robili. Bo pamiętam, ja do ciebie kiedyś, Mateusz, pamiętam, przyjechałem z dwa lata temu i ty mi właśnie powiedziałeś, czy trzy lata temu nawet, i ty mi wtedy powiedziałeś, mówi Wiktor, to jest super rozwiązanie, bo ta aklimatyzacja jest taka, że ten gołąb po prostu już nie musi się przyzwyczaić do nowego wejścia, tylko zawsze ciągnie do tego miejsca do od urodzenia. Do wlotu, znaczy, nawet go ten. Zawsze jest tak, jak odsadzenia. Hodowcy robią pierwsze obloty tam po zimie czy coś, to jednak ten gołąb siada na gołębnik młody i tam go ciągnie. U mnie tego problemu nie ma, bo po prostu zostaje w tym swoim gołębniku. Nie jest to fajne rozwiązanie. Wiadomo, no jest to pracochłonne, bo tych gołębników jest dużo i tak dalej i trzeba co roku dostawiać, a roboty również bardzo dużo, no bo i czyszczenie, i karmienie, każdy gołębnik osobna, no jest, no ale u mnie mam tego plusa, że cała rodzina mi pomaga w tym, ojciec jest bardzo zaangażowany, tylko ojciec pracuje za granicą, jest tylko weekendy, ale wygląda to tak, że przyjeżdża w nocy, jest to pierwsza, druga, a w sobotę o 5 rano już jest w gołębniku i mi tu pomaga, czyści, pracuje. W tygodniu, wiadomo, dużo godzin pracuję, prowadzę własną działalność, jest naprawdę roboty dużo i ciężko to wszystko pogodzić, ale wygląda to tak, że wchodzę do środka, jest to 22:30, u mnie dopiero jest fajram, no bo jest trochę tych gołębników i wymaga to bardzo dużo pracy. Nie? Także hodowcy, przyjedziemy tutaj do Mateusza za 3 tygodnie, do miesiąca czasu, nagramy taki film dla was dłuższy pod kątem tego, jak Mateusz prowadzi hodowlę gołębi lotowych i rozpłodowych, bo mnie najbardziej interesuje taktyka. Taktyka, czyli to, co podaje, kiedy na treningi, czy wywozi na treningi. Te wszystkie pytania możecie nam gdzieś tam podsyłać na internecie, więc o to wszystko Mateusza zapytamy. Taką stworzymy listę. A co, dzisiaj hodowcy życzymy Mateuszowi udanego jeszcze lotu gołębi młodych, bo chyba dwa ostatnie loty. Nie, ostatni mamy, dzisiaj ładujemy na ostatni lot. Gdzie ja na gołębie młode się nigdy, tak jak zresztą Wiktor co roku tu jest i co roku to samo powtarzam, się nie nastawiamy na gołębie młode, na wynik, chociaż w miarę i tak zawsze fajnie to nam wychodzi, zawsze gdzieś tam w tej dziesiątce w oddziele się mieścimy i ten, ale mi zależy na tym, żeby mutki się nie gubiły i fajnie przychodziły do domu, ale nie na jakiś wynik, no a strat praktycznie w ogóle nie mam, zaczynałem 88 młodych, na dzień dzisiejszy jest 82 mutki jeszcze, u mnie młody na pełnym karmiku lecą, one mają nie muszą mieć takiej szybkości, ale mają wracać i muszą być wyrośnięte, że później mają mi przez co najmniej 6 lat służyć. Dokładnie. Także hodowcy, dobry lot, a jesteśmy tu za miesiąc czasu, czyli za jakieś 4 tygodnie i te wszystkie pytania Mateuszowi zadamy, bo jest to hodowca, od którego się naprawdę sporo możemy po prostu dowiedzieć. Także hodowcy, dobry lot, a Mateusz, tobie udanego lotu 2-2, jeszcze jeden, ostatniego lotu w 2021 roku. I żegnamy wszystkich hodowców. Dobry lot. Dobry lot.